Nie proszę mnie dotykać! Słyszy pan? Ja wezmę tę cholerę! To płetko wyrozbawę! Cholera, co za temperament! No to proszę brać jeszcze dwie tabletki po jedzeniu przed atakiem. Dziękuję. I jeszcze chciałem powiedzieć, że strasznie mnie młodzież wkurwia. A, no to jeszcze panu zaordynuję te inhalacje. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia państwu. Odłożyć. Od siebie. Od siebie, proszę pana. Dziękuję bardzo. Następny, proszę. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję. Dlaczego? Jestem tu nie w swojej sprawie. No, rozumiem. Chodzi o mojego przyjaciela. Rozumiem. Oczywiście. A jak godność? No, Piotr, Surmacz. A jakie kłopoty ma pański przyjaciel? To jest wybitny matematyk. Mhm. Od wczesnego dzieciństwa pasjonował się teorią wielkich liczb. A jak stosunki seksualne z żoną? Tu właśnie jest problem. Odeszła od niego żona. A inne kobiety? Nic. Ani mrumru. Próbował pan? O, próbowałem, to beznadziejna sprawa. A jakiego typu były te inne partnerki? Jedna kobieta, jeden mężczyzna. Wsiądź świata. Musi pan mu pomóc. Mnie pan musi pomóc. To strzem człowieka. Krótko mówiąc, o co chodzi? Chodzi o babę. No właśnie. Musi pan sobie znaleźć. No, są oczywiście inne sposoby. Chemia, psychotropy, elektrowstrząs. To na razie powinno pomóc. Ale czy to nie odbije się na jego pracy? Ja myślę o jakichś działaniach ubocznych. Oczywiście. To się musi odbić. Ale nic nie zastąpi prawdziwej, że tak powiem, namacalnej obecności człowieka, drugiej osoby. Zna pan jakieś wierszy? Jaki znak twój? Ja tego nie znam. Jedzą, piją, lulki, palą. Tańce, hulanki, swobody, ledwie, kaczmy, nie rozwalą. Tyle razy mówiłem, żeby nie podsłuchiwać pod drzwiami.